się bardzo cieszę. Jak można pomóc zwierzakom, to jak najbardziej. W zeszłym roku udało się zebrać i wspomóc schronisko tutaj w Zawierciu dość sporą ilością rzeczy. I pomimo tego, że był COVID i nie mieliśmy styczności z kibicami, to super się spisali, przynieśli sporo gadżetów i karmy, więc ekstra. Mam nadzieję, że w tym sezonie, w tej edycji uda się uzbierać jeszcze więcej. Zwłaszcza na to, że kibice przychodzą na halę. Mam nadzieję, że to jakoś pomoże dostarczyć i zachęci, żeby przynieść po prostu coś dla tych zwierzaków na halę. Mały gest się liczy, nie musi to być jakaś wielka paczka. Jeśli każdy da chociaż trochę, to już uzbieramy naprawdę sporą ilość. Bardzo dużo schronisk organizuje wolontariuszowe, zazwyczaj niedzielę. To myślę, że to jest najlepszy taki dzień wolny, gdzie rano można przyjść, wyprowadzić psiaka, który tak naprawdę cały tydzień siedzi w boksie. Nie ma tego ruchu. Ja jeżdżę, wspieram nie tutaj nasze zawierciańskie schronisko, ale biorę psiaki, wyprowadzam. 2 godziny spaceru to jest jakiś ruch dla tego psa. Mięśnie chociaż się poruszają, jakieś tam smakołyki dostanie. Także super sprawa. Można też nabrać dużo doświadczenia z problematycznymi psami, bo psy ze schroniska są po przejściach, odebrane z różnych interwencji, także można nabrać dużo doświadczenia. No ja polecam bardzo i super akcja. No. Zbliża się też okres świąteczny i nie warto traktować psy jako prezenty, żeby uszczęśliwić kogoś z naszych bliskich, bo to może się okazać tylko radością przez chwilę. Później bardzo często po okresach świątecznych, gdy mija zima, dużo psiaków wraca do schroniska, bo okazują się problematyczne, trzeba z nimi wychodzić, nie można pojechać na wakacje. Ja mam sam 2 psy problematyczne i wiem, że to nie jest łatwe. Obydwa są lękowe, jedna jest nawet trochę agresywna, także naprawdę to jest sporo pracy. Polecam naprawdę się zastanowić, trochę poczytać nawet książek, wyedukować się w tematyce psów, bo to naprawdę nie jest łatwa sprawa. I jakbym cofnął czas, bym postąpił tak samo. Nie oddałbym ich za żadną cenę. To są no naprawdę moi przyjaciele, także nie postąpiłbym inaczej, ale po prostu chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest takie łatwe. Także polecam mocno się zastanowić.